Hejo, hejo, kochana. Widzimy się dzisiaj po raz 50 chyba. Przychodzę tak na chwilkę dosłownie. Ja dzisiaj Wam się pewnie znudzę, także jak za długo do Was gadam i za dużo, to piszcie mi w komentarzach, to po prostu postaram się jakoś powstrzymywać. Ale dlaczego chciałam przyjść? Ponieważ chciałabym Wam coś już właśnie powiedzieć o... Wspominałam Wam przy holu zakupowym, który poczyniłam, to akurat tutaj mam Sticky Maxa, to akurat było z tej apteki, z farmacji. Także o tych rzeczach chciałabym Wam coś powiedzieć i o Lushu, czyli o tym pudrze, ten Dirty. Ja go teraz nie mam tu przy sobie, bo ja go przysypałam sobie do pojemniczka i mam go po prostu w łazience. Także nie znosiłam tego czegoś. Użyłam po prostu wczoraj pierwszy raz. Tego pudru do mycia ciała z Lusha. Kolorek jest taki szalony, wściekły, różowo-fioletowy. To są takie granuleczki, to nie jest puder, tylko to są takie granuleczki, które przy, jak się na pochlapycie trochę wodą, tak, czyli pod prysznicem, one nam się rozpuszczają, nie do końca, bo te grudki takie zostają, nie wiem, czy to miał być peeling, czy nie wiem, o co chodzi. Powiem Wam, to jest tragedia. To jest tragedia. Jeżeli macie jeszcze, jeżeli lubicie porządek, dbacie o czystość i po prostu macie białą łazienkę, białą wannę czy biały prysznic, to po prostu mówię Wam definitywnie nie. Jestem na nie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o może tak, jeżeli chodzi o jego rozpuszczenie, nie rozpuszcza się dokładnie, to po pierwsze. Po drugie, zapach jeszcze bym zniosła, bo Lush ma charakterystyczne takie zapachy, dość mocne. Zapach jakoś bym zniosła, bo faktycznie potem po kąpieli był wyczuwalny dość długo ten zapach. Ale strasznie brudzi. Okropnie, przyokropnie zostawia takie po prostu fioletowo-różowe smugi. Ja po prostu jak się wykąpałam, to już miałam dosyć, naprawdę, już nawet nie na całe ciało nakładałam, zmieniłam sobie szybciutko kosmetyk, bo musiałam oczywiście stracić czas na to, żeby to wszystko ogarnąć, tak? Ten cały róż i fiolet po prostu z podłogi i w ogóle, bo ja mam prysznic. Także jeżeli chodzi o estetykę używania tego kosmetyku, to mówię Wam nie. Także polecam bardziej bomby do kąpieli, też nie te takie wszystkie, te takie fioletowo-niebieskie, bo to naprawdę brudzi, zostawia takiego samego koloru, jakie to jest, zostawia osad na wannie, tak? Także ze względów estetycznych mówię Wam nie, nie polecam tego kosmetyku, zapach spoko, czy nawilża, nie wiem, bo użyłam tylko raz i nie do końca, ale dla mnie za bardzo to brudzi i... Ja drugi raz tego na pewno nie zakupię. Wykorzystam jakoś, bo szkoda mi tego produktu. Tym bardziej, że 12,50 ja za niego płaciłam, także nie małe pieniądze. Ale nie polecam. Nie polecam Wam naprawdę. To był ten w dużym pudełeczku. Ja Wam jak pokazywałam haul, to się nazywało Dirty, coś tam. Także nie polecam Wam w ogóle. Nie, to jest jakaś nowość i to trochę im nie wyszło. Następnie pokazywałam Wam w aptece, zakupiłam sobie z Matrixa szampon i odżywkę i również dla mnie to jest może nie tyle co bubel, bo bubel to nie jest, ponieważ tak, szampon jest mało wydajny, to jest dla mnie takie moje zdanie, szampon jest mało wydajny, zapach mi się nie podoba, bo zapach jest taki typowo salonowy, taki niezbyt fajny, takiego starego salonu bardziej. Tak, zapach powiedziałam, mało wydajny, trzeba naprawdę go dużo nałożyć, żeby umyć. Ja nie mam długich włosów, a uwierzcie mi, że dość dużo go nałożyłam. No zapach jest po prostu, nie wiem, no do mnie on, nie w ogóle on do mnie nie przemawia. Jeżeli chodzi o szampon, mówię nie. Jeżeli chodzi o odżywkę, jak lubicie w ogóle Matrixa i już używacie cokolwiek z niego, to odżywka jest znośna. Odżywka jest znośna, ale ja mówię, ja jestem freak zapachowy, ja lubię, gdy kosmetyki fajnie pachną, także... Także dla mnie ten Matrix się nie sprawdził i nie zakupię go po raz kolejny, choćby nawet był za funta, także nie, nie polecam. I ostatnia rzecz, też moje rozczarowanie, ponieważ jestem freak zapachowy, powtórzę się po raz enty. Zakupiłam świeczki w TK Maxie, one były po 3,99. Ja zakupiłam tą kwiatową, której jeszcze nie odpaliłam, ale palę tutaj, uwierzcie mi, no jeszcze ją dopalę do końca, tu jest ze mną ta... wanila i mango i uwierzcie mi, że ani wanilii, ani mango, ani nic. Jedyne co widać, to tylko po prostu płomień ze świeczki. Także palący się knot. Ta jest trochę mocniejsza, więc może ta będzie bardziej wyczuwalna. Palę je codziennie, to muszę przyznać, że faktycznie jeżeli chodzi o
o roztapianie się tego wosku, to on naprawdę się dość powoli roztapia. Także, także raczej popali się troszkę, ale zapach absolutnie, kompletnie odbiega od moich Janki, także zdecydowanie wolę po prostu włożyć do kominka sobie tartę i w ten sposób sobie umilić czas i po prostu, żeby mi ładnie tutaj pachniało. Tak? A ja bardzo lubię, jak ładnie pachnie w domu, w każdym pomieszczeniu, także te świeczki, jeżeli gdzieś je zobaczycie i będziecie ciekawe i będziecie chciały ze względu na cenę, omówię Wam od razu, że nie kupujcie, bo się nie sprawdzą. Ładnie wyglądają, w sumie ładne opakowanie. Ten świeczniczek jak świeczniczek, w środku wosk, jak każdy, ale po prostu nie polecam, bo są nietrwałe. I to wszystko, moje drogie. To są rzeczy, które ostatnio użyłam i które no niestety nie jestem w stanie Wam polecić i po prostu byłabym zła na siebie, gdybyście mi napisały, że o, kupiłam tą świeczkę, a wiesz co, no mówiłaś, że taka fajna, a ona jest do w ogóle niczego. Także takich sytuacji bym właśnie bardzo nie chciała, dlatego chcę Was przestrzec i po prostu tych rzeczy nie kupujcie. Dobrze, moje kochane, po raz, jak za każdym razem na końcu filmiku, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za wszystkie wiadomości. Wszystkie czytam, staram się w miarę jak najlepiej na wszystkie z tych wiadomości odpisywać, także staram się kontakt z Wami mieć również. Dziękuję za komentarze, dziękuję za to, że odwiedzacie moje filmiki, że oglądacie, że o Boże, że może być może troszeczkę umilam Wam jakoś czas, że to czasami jest zabawnie. Będą bloopersy, to już Wam mogę powiedzieć. Glossy Box właśnie był, także przed tym filmikiem będę go wgrywać. Mam kilkanaście w sumie propozycji od kilkunastu z Was, także cieszę się niezmiernie, na pewno będę przeglądać. Także prosicie o vlogi, prosicie o mój makijaż dzienny, który w sumie można powiedzieć, że już nawet jest chyba zaliczony, ponieważ dzisiaj w tych testach, także tam troszeczkę gdzieś Wam się pokazywałam, jak malowałam się paletką tą już Wam mówię. Tą z Voyage zdobyłam, także tak wygląda mój makijaż dzienny, nic dodać, nic ująć, lub tak jak teraz, mam po prostu jakieś tam koślawe kreski, jak ja to mówię, bo ja po prostu nigdy wizerzystką nie byłam, nie umiem się malować. O, takie sobie kreseczki, ja nie wiem, co to widać, kresek nie umiem, nie umiałam, więc to, co wyszło, to wyszło. Nie jest tragicznie, także nie wstydziłabym się wyjść z tym czymś na dwór. No i dobrze, usta mam oczywiście tą tutaj pomadeczką z New York City cały czas. Nie wiem, czemu zakochałam się w tym kolorku, chociaż nie wiem, czy mi pasuje. Napiszcie mi bardzo proszę w komentarzach, co Wy uważacie, czy mi pasuje, czy mi nie pasuje, czy wyglądam dość znośnie, czy po prostu jak weź i stąd nie wracaj. Dalej prosicie o projekt Denko. Projekt Denko będzie, jak tylko tam pokończę jeszcze, no mam tego naprawdę sporo. Myślę, że na koniec miesiąca już jakieś tam pierwsze deneczko, może coś tam Wam bym nagrała. Zobaczymy. Prosicie o ulubieńców kosmetycznych. Będą ulubieńcy na pewno również na koniec miesiąca, ponieważ zrobię Wam ulubieńców sierpnia, września. Sierpień, wrzesień to będą takie dwa miesiące. Miałam sporo nowych kosmetyków, sporo nowych rzeczy popróbowałam, potestowałam, więc zrobię Wam ulubieńców. Dalej prosicie o moją kolekcję kosmetyków, również to sobie jak to tylko wszystko poskładam, ponieważ teraz jak Wam wszystko pokazywałam, to mam po prostu jedną wielką rozpierduchę. Także jak to wszystko ogarnę, powgrywam filmiki, ogarnę mój nieład artystyczny w sypialni, w mojej toaletce, w miejscu mojego dowodzenia, to oczywiście będzie moja kolekcja kosmetyków. Tam będzie pewnie parę części, bo w jednej nie będę w stanie Wam tego ogarnąć. I co jeszcze? Prosiłyście też również o makijaż z rzeczami, które pozakupywałam. Także ja myślę, że to już też można zaliczyć do... można to odhaczyć, to już było, ponieważ to będzie w testach, które się wgrywają lub się wgrały, nie wiem. Spójrzcie, zapraszam Was na program. Ale gadam, masakra jakaś, chyba za szybko mówię. Także odsyłam Was do moich filmików na mój kanał, oczywiście nie program. No i tak, i tam one będą. Wgrywa Wam się, przepraszam, 5 recenzji plus te testy. Tak, chyba muszę mówić wolniej. Także recenzje plus test, będzie ich 5. Będzie Glossy Box i będzie to, co w tym momencie do Was przemawiam. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście, że mnie oglądacie. Bardzo proszę łapki w górę, to bardzo mi pomaga, bardzo mi dodaje naprawdę kopa. Jak widzę, że po prostu coś lubicie, to no to po prostu wiem, co mam robić, tak? Wiem, co mam nagrywać, wiem, w którą stronę gdzieś tam jakoś mam podążać. Także nie wiem, czy Wam mówiłam, że chciałyście vlogi. Także vlogi też będą, tylko też muszę to jeszcze poogarniać, jak Wam to tutaj zorganizować, żeby to nie było takie jak flaki z olejem. Także wszystko przed nami. Będzie konkurs. Tak, będzie konkurs, ponieważ czekałam do momentu, w którym te nagrody zostaną wylosowane, osoby będą otrzymają prezenciki, także ja nagrody już wysłałam, dzisiaj poszły dwie ostatnie, pierwsza już poszła parę tam chyba 2-3 dni temu, jakoś tak.
No i co? I zapraszam na Twittera, na Facebooka, na Instagrama. Piszcie do mnie, co tylko chcecie, co Was interesuje, co byście jeszcze chciały zobaczyć, czy w ogóle moje filmiki Wam się podobają, czy nie. Będzie też tak o mnie, bo też o to prosicie, zapomniałam właśnie tutaj powiedzieć, tak? Także prosicie o... chcecie coś więcej na mój temat wiedzieć, tak? Że zrobię po prostu Wam tak o mnie, nie wiem ile to będzie pytań. Może tyle, ile dni to prowadzę. Prowadzę bodajże mój kanał jest od, zaraz poczekajcie, poniedziałek. Jak to będzie? Wiecie co? 12 dzień był chyba wczoraj, czyli o Jezu, pechowy 13, to chyba nie. Ale to będzie tak, dzisiaj będzie 13 dzień. 13 dzień, jak jestem z Wami, także... A może zrobimy tak na przekór losowi i może zrobię 13 faktów o mnie. Co Wy na to? Czy jesteście zainteresowane? Jeżeli tak, to poproszę komentarze, piszcie. No i co? I co jeszcze będzie? Będzie jeszcze boyfriend, tak już był, będzie, aha, będzie tak, kto? Czyli będzie znowu co jest moim mężem, także ja mam tutaj już, o, w ogóle to jest mój przecudny notesik, który też zakupiłam na potrzeby tutaj Wasze. Tutaj sobie wcześniej korzystałam oczywiście z mojego diary do pracy, także tutaj miałam rozpiskę, gdzie, kiedy mam do kogo jechać, bo ja mam do pracy po prostu, tak? I sprzątam tutaj, także sprzątam tutaj. Tak, jestem sobie osobą sprzątającą, lubię czystość, porządek. Także po prostu to był mój notesik. Zamieniłam go tutaj, ponieważ tamten, no, troszeczkę muszę pilnować, żeby jednak był do pracy. Także tutaj mam sobie taki notesik dla Was specjalnie, taki notes youtubera, że tak się wyrażę, jeżeli już w ogóle mogę tak o sobie mówić. I są tutaj pytanka a propos tak, kto? Także będą takie pytania. Pytań będzie, ja już Wam chyba to mówiłam, pytań będzie 20. No i tyle. I widzimy się jak zwykle niedługo. Jeżeli Wam się naprawdę podoba, to piszcie w komentarzach. Jak nie, to też mi coś napiszcie. Z przyjemnością odczytam. Krytykę również biorę na klatę, także ja tam się niczego nie boję. Ma prawo się komuś podobać lub nie. Mnie też się różne rzeczy podobają, niektóre nie, tylko te, które mi się nie podobają, to o nich nie mówię, po prostu je omijam, tak? Szerokim łukiem. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę miłego oglądania i zostańcie ze mną. Buziaczki! Bye!